Hej, hej, kochani. Z tej strony Tiariel i witam się z Wami w ostatnim już odcinku naszych Simsmasów. Mamy 24 grudnia i u nas będzie Wigilia i tak samo u naszej Robin. Oczywiście przypominam Wam, że 29 grudnia o 14, jeśli nic się nie zmieni, ukaże się jeszcze taki odcinek specjalny. Robin, nakryj jeszcze do stołu, czemu tak mało nakryłaś? Ukaże się odcinek specjalny, cutscenkowy, w którym dowiecie się, czy naszej Robin udało się ocalić święta i co z pozostałymi bohaterami. Robin, jak widzicie, nakrywa już do stołu. Wszystkie dania mamy wystawione. O, bo już zaczynamy nasze spotkanie wigilijne. Chodźcie tutaj bardzo proszę wszyscy. Wydaje mi się, Robin, że tu jeszcze jest do wyczyszczenia to chyba. Zaraz sprawdzimy. Tak, no to nakryj jeszcze i na szybko ostatnie przecieranie. Mam nadzieję, że zaraz przyjdą goście, bo wszyscy powinni się zaraz pojawić. Nie, nie masz jeszcze jeść, kochany. Gdzie są wszyscy? Zaraz zobaczymy, kogo my zaprosiliśmy na przykład. No, Alessandrę. Nie zablokuj. O, idą, dobra. To wracamy już do naszej rodziny. Może sobie, Liam, posłuchaj muzyki. O, dobra. Mały Logan się bawi. Dobrze. Wszyscy są już oczywiście głodni. O, zobaczcie, jak się pięknie ubrali. Dobra, Robin, skończyłaś? Co ty tu masz? Nie masz brać porcji i nie masz ruszać dywanu. Bardzo proszę, chodź tutaj, przywitasz. A masz też do wręczenia prezenty. Oczywiście Robin musi każdemu wręczyć prezent. No, to może... Zacznijmy od powitania. Zaraz tutaj przyjazne. Nie ma tu podziękuj za przybycie. No to podziel się wskazówkami. Poczekamy chwilę. Liam, ty też możesz tutaj pogadać z naszą Alessandrą. Zawołaj ją. Dobra. Jak się wszyscy pięknie ubrali. A ty, Robin, bo jesteście wszyscy głodni, to myślę, że zaczniesz od zawołania na posiłek. No, zapytałaś się go, czy myśli, że powinnaś zmienić swój wygląd. Gdzie tu jest? Zawołaj na wystawny posiłek. Bardzo proszę. Aha, on powiedział, że powinna. O, jest też pan Atkins. Bardzo dobrze, super. Przyszła też nasza Lindsay. Brzuszka jeszcze nie widać. No Robin, idź zawołaj na wystawny posiłek. Od tego zaczniemy. Kochana. Bardzo proszę. Wołaj. Będą, mam nadzieję, brali sobie różne rzeczy. Ty już sobie coś wzięłaś. Dobra, to usiądźcie. Oczywiście, a nie, przepraszam, już myślałam, że pójdziesz gdzie indziej. Ale siadłaś przy stole. Liam. Ty też możesz wziąć porcję. Już nie gadaj i nie słuchaj. I maluchu, ty też sobie weź porcję. O, widzę, każdy sobie bierze na co tam ma ochotę. O, zrobimy tak. Siadajcie pięknie. Na wszystkich miejsc pewnie nie starczy. A jeszcze zostały dwa krzesła. Liam, spokojnie mogłeś siąść tu. Usiądź. Może być, usiądź i rozmawiaj tutaj. Czy wy już zjedliście? No, wszystkim chyba smakuje. No, potrawy są wyborne. Pan Atkins też zadowolony. Dobra. Cieszę się, kochana. Bardzo proszę. Rozmawiaj. Ty, Liam, też tak nie siedź, tylko porozmawiaj trochę.
Możesz śpiewać. Dobra, a co tu byś chciał? Flirtuj, no będziesz mógł flirtować. A, dziękuję, Nikolas, to bardzo miłe, że sprzątasz. Pięknie. Robin, najadłaś się troszkę. Czas, żebyś powręczała prezenty. A, idziesz umyć zęby. Dobra. Zaraz tu będziemy wręczać. Może zacznijmy od Lindsay. Wręcz prezent związany ze świętem Wigilia. I bardzo proszę, miałaś tutaj gdzieś sól do kąpieli. Myślę, że będzie idealnie pasowała. Dzisiaj będzie wielki chaos, ale tak to jest, jak są święta, jak jest dużo osób. Właśnie ciekawa jestem, jak u was wygląda Wigilia. Ja najpierw jadę do rodziców męża, a potem jedziemy do moich rodziców. Nie jest nas może dużo na świętach, ale zawsze jest cudowna atmosfera. Uwielbiam spędzać święta u rodziców. Dobra, wręczyłaś prezent. Teraz wręcz prezent Nikolasowi. Pamiętajmy, że Robin musi wręczyć każdemu. Prezent dla Nikolasa Robin ma... Zaraz tutaj znajdziemy... Bardzo proszę, niebieski męski sweter. Zgodnie z radą nami dla naszego Liama swetra nie będzie. Wręczaj prezent. Proszę bardzo, tak dla ciebie, kochany. Też mu się podobał. Dobra, to teraz Alessandra. Alessandrze też musimy wręczyć prezent. I tutaj mieliśmy z kolei damski. Bardzo proszę, sweter. No, już jest brudna nasza ta. I koty nam podjadają jedzenie. Jakby mogło być inaczej. Oczywiście nie możemy zapomnieć o naszym kochanym Liamie. I dla Liama mamy skarpetki własnoręcznie zrobione. Proszę bardzo, nie sweter. O, maluch sobie tańczy. Dobra. Dla pana Atkinsa też mamy prezent. Bardzo proszę. I to też był sweter szary. Dobra, jeszcze nam zostały dziewczyny. O super, ty też możesz sobie tu potańczyć trochę. O, poucz Logana tańczyć. O, świetny pomysł. Jak wszyscy się cieszą z prezentów, no to doskonale. Teraz została nam jeszcze Eden. Wręcz prezent. I Eden otrzyma turkusową pufę. Bardzo proszę. A ty co tutaj będziesz chciała? Otwórz prezent, zaraz będziesz mogła otwierać. Tak, dla ciebie. Mhm. Może ci się spodoba. I co? Też się podoba. No i jeszcze Lia. Lia, bardzo proszę. Dla ciebie też mamy oczywiście prezent mydło. I jeszcze został nam Logan. Nie możemy zapomnieć o naszym Loganie. A ty gdzie idziesz, przepraszam, Nikolas? Jeszcze nie skończyło się. Chyba, że idziesz nam do szklarni coś pomagać. Nie rozmawiaj, tylko idź do Lii i wręcz jej prezent, kochana. O, dobra. Tak dla ciebie? Świetnie. Teraz może byś to sprzątnęła, kochana. W końcu jesteś gospodynią. Dobrze, chociaż pewnie postawisz, bo Laila poszła sprzątać. Tak jest, jakbyś nie mogła umyć w zlewie. Dobra, umyjemy. I choć jeszcze wręczysz naszemu maluchowi prezent przyjazny. Wręcz prezent, przyjazny prezent. I dla niego mieliśmy czapkę z tygryskiem. Dobra, przestań kochany na razie tańczyć. Robin da ci prezent. Chodź, Robin. No. Idziemy. O, świetnie. On stoi tutaj, a ty tam. I on dostał. Zobaczcie. No, Robin jednak jest magiczny. Nikolas widzę, że już się przebrał w luźniejszy strój. Dobra. A teraz tutaj.
Otwórz prezenty z. Zaraz zobaczymy. Ciekawe, czy można ze wszystkimi. Pewnie się nie da, ale sprawdzimy. Starałam się ustawić tak, żeby było dojście do tych prezentów. Logan. Będziecie otwierać? Ciekawe, czy ktoś otworzy. Ci wywijają. To za dużo was tu jest. Wszyscy się poprzebierali. No i otwieracie te prezenty, czy nie? O, dobrze. Robin otwiera. Świetnie, coś wam tam śmierdzi, ale nie mam pojęcia co. Robin dostała w prezencie narzędzia ogrodnicze. No dobrze. Super. Bardzo się cieszę, że dostałaś narzędzia. No. Dobrze. Teraz jeszcze sobie możecie chwilę porozmawiać. A co my tu jeszcze mieliśmy? Przyjazne. Zaraz popatrzymy. Dziel się nastrojem. Oczywiście jeszcze... O, Liam i Lindsay też się chyba polubią. Dobra, będziesz mogła zawołać jeszcze na coś słodkiego. To też jest wystawny posiłek. O, nie wiedziałam. To może tym razem Liam zawoła, to też będzie miał zaliczone. Pamiętajcie, że musimy mieć święto zrobione na złoto. No super. Chodźcie coś zjeść jeszcze. Zobaczcie, ile tych pyszności przygotowała. A ty, maluchu, jak sobie zjesz, to otwórz sobie też prezent. W końcu jesteś tutaj najważniejszy. O! Pięknie! No już was pochwaliłam, ale widzę, że reszta jednak pójdzie, a Eden to w ogóle idzie tam na sofkę. Robin stoi i rozmawia. Widzę, że jesz pudding śliwkowy. O, i Logan też sobie wziął pudding śliwkowy. Natomiast tutaj widzę, że jabłka w karmelu. Cieszą się wielkim powodzeniem. Dobra, Robin, a jakbyś jeszcze tutaj uzupełniła tacę i zaparz niestandardową herbatę z kardamonem. Tym razem... A, nie możesz podejść, bo jest krzesło. Ale herbatę możesz zapalić. Zaparzyć. O, Logan sobie tam poszedł jeść. Super. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. Dobra. Herbata się parzy, a potem posprzątaj, kochana. Chyba, że ktoś cię wyręczy. A, no tak. Nikolas widzę, że sprząta. Dobrze. O, Liam rozmawia z panem Atkinsem. No, wydaje mi się, że całkiem udane są te święta. Zaraz zobaczymy. Och, tylko Eden chyba będzie chora. Nie możesz podejść, tak? Dobra. Nie wiem, z czego się cieszysz, ale ja się cieszę twoim szczęściem. O, oczywiście herbata z kardamonem od razu cieszy się dużym powodzeniem. Logan i Neiva się przyjaźnią, o. No tak, no wszyscy naraz nie weźmiecie herbaty. Tak się nie da. Zresztą pewnie dla wszystkich nie starczy. Teraz możesz sobie, kochana, wziąć. Proszę bardzo. Jak się uda ci przejść. Dobra. Dobrze, co tu jeszcze mamy? Prezenty już wręczyliśmy, czyli wypełniliśmy kolejne zadanie. Przyjazne. Zaraz zobaczymy. Nastrojem już się narzekać na pewno nie będziemy. Bo się cieszymy. A no tak, mamy jeszcze wyrażać dziękczynienie. Wyraź dziękczynienie. Podziękuj za to, że mieliście szansę się spotkać. Super. Ty, kochany, też możesz tutaj przyjść i wyrazić dziękczynienie. Zaraz to znajdziemy. Narzekać nie będziemy.
Dobra. Teraz powinno gdzieś być. Jest wyraź dziękczynienie. Bardzo proszę. Dobra. Nie wiem, co wam tam brudnego śmierdzi, no ale trudno. A potem, kochany, o, pogadacie sobie. Dobrze. Chciałabym, żebyś może wziął romantyczne. Romantyczne, o, tam było. Romantyczne, spróbuj pocałować podjemiołą. O, idealna interakcja. Koty są wszędzie, maluch jest wszędzie. W ogóle, maluch, jak ty się czujesz? A ty zaraz będziesz śpiący. Ale... tak to już jest na święta. Dzieci usypiają, gdzie popadnie. Drugi poziom myślenia, no świetnie. Pocałujesz ją, kochany, pod jemiołą. Zaraz zobaczymy. No, stara się do ciebie dojść, stara się bardzo, ale idzie jej to ciężko. O! Jest? Pięknie. O tak. Doskonale. A wy o czym rozmawiacie? Ciekawa jestem. No, ale chyba jakoś na spokojnie. Wszyscy w ogóle wydają się... O, zobaczcie, Eden znowu rozmawia z Nikolasem. Bardzo dobrze. A teraz, Robin, jeszcze masz do zrobienia coś innego. Pomóż naprawić złe relacje. A, już z Lindsay nie musisz. No to w takim razie tutaj pomóż naprawić złe relacje. Zaraz powinniśmy wybrać syna najpierw, a nie żonę syna. Pomóż naprawić złe relacje z Dylanem. Proszę bardzo. A, to się zepsuło. Strasznie szybko się nam to zepsuło. Sprzątniemy. Miałaś iść pomóc naprawić złe relacje, kochana. To jest jeszcze bardzo ważne. Dylan. O, pójdziesz. Dobra. A, i zepsuli nam ton. Zamienimy. No, coś wam się wystrój nie podoba. No, dajcie spokój. Robin lubi taki wystrój. Masz rację, muszę iść i to jakoś odkręcić. Super, bardzo się cieszę. A gdzie nasz maluch? No, poszedł się położyć spać. No, zobaczcie, jaki kochany. Super. Dobrze, i nasze przyjęcie powoli się kończy. Zobaczcie, święto było naprawdę bardzo udane dla wszystkich. Także udało się, Robin. Udało ci się, sprawiłaś, że święto... A, to też już jest zepsute, też sprzątniemy, żeby nikt nie zjadł. Sprawiłaś, że święto było naprawdę udane. Sama jesteś szczęśliwa, zarumieniona. No pięknie. Dobrze, kochani, na tym będziemy kończyli dzisiejszy wigilijny, świąteczny odcinek. Ja chciałabym wam życzyć przede wszystkim zdrowych, radosnych, spokojnych świąt spędzonych w gronie najbliższych, żeby te święta były takie, jakie sobie wymarzyliście. I chciałam wam bardzo, bardzo podziękować za oglądanie naszych Simsmasów, serii z Robin. No i oczywiście zapraszam was bardzo serdecznie na specjalny odcinek 29 grudnia o godzinie 14. Do usłyszenia niebawem. Hej, hej!